200 gemów za niego! Spike kupa! W tym momencie magiczny Spike wyświetla szczęśliwca, który zgarnął nagrodę z ostatniego odcinka. Gratuluję serdecznie i pamiętaj, żeby ustawić w opisie swojego kanału coś do kontaktu, żebym mógł wysłać tę nagrodę wiadomości prywatnej. Może być to adres e-mail, ID z Discorda albo nazwa z Instagrama. A dzisiaj ktoś z was może ode mnie zgarnąć totalnie za darmo przedpremierowo nowego kozackiego skina o wartości 200 gemów, ponieważ jest on mitycznym przebraniem. Prezentuje się naprawdę wyśmienicie, ma też fajne animacje w grze. Trafi dzisiaj do kogoś z was. Także jeżeli chcesz zgarnąć to przebranie totalnie za darmo, to zostaw szybko łapkę w górę pod tym filmem. Subskrybuj kanał, wciskając ten guziczek subskrybuj tam na dole. Pamiętaj również, żeby kliknąć dzwoneczek i otrzymywać powiadomienia o wszystkich nowych filmach, bo filmy ostatnio pojawiają się codziennie. Miej wpisany kod Damian w sklepie Brawl Stars. I napisz w komentarzu, który z nowych skinów podoba ci się najbardziej. Tor BB, kupa Spike, a może coś innego? Piszcie w komentarzach. Hej, cześć, witajcie, jestem Damian, witam was bardzo serdecznie w kolejnym kozackim odcinku z Daily na moim kanale. A dzisiaj jest ze mną najlepsza ekipa. Hejka! Witam was serdecznie i dzisiaj zrobimy wielki ranking nowych skinów z Brawl Stars, które pojawią się już po najbliższej aktualizacji. I do tego jeszcze je przetestujemy oczywiście. No. Wszystkie skiny dzisiaj będziemy również oceniać od 1 do 10 i po prostu będziemy wyciągać średnią z naszych tutaj voltów wszystkich. I wybierzemy najlepszego z tych wszystkich. Oraz najgorszego. Ja wiem, że najlepszym będzie Kupa Spike. Kupa Spike? Kupa Spike. Może będzie najgorszym, zobaczymy. I słuchajcie, ogólnie dużo osób proponowało nam, żebyśmy nagrali pewien odcinek, a konkretniej mówiąc to taki, w którym będziemy naśladować głosy losowych zadymiarzy i możemy coś takiego zrobić, ale ile łapek musi być pod tym filmem? Chyba sporo. Ja myślę, że 20 tysięcy. Gracjam 22, przebijam. No to 22 tysiące łapek pod tym filmem i robimy taki kozacki odcinek, a teraz lecimy już z rankingiem skinów. Okej, to zaczniemy najpierw od najdziwniejszej kategorii skinów z tego update'a, czyli po prostu z różnych. I pierwszym z takich skinów, słuchajcie, jest El Rekinek, który ewidentnie nawiązuje do pewnej piosenki. A to nie będzie copyright? Dobra, już lepiej nie śpiewajmy, ale obczajcie to. Ten skinek ogólnie będzie epicki i będzie kosztował 149 gemów. Sam w sobie, no taki dziwny, nie? Taki mega, mega dziwny, ale unikalny dzięki temu El Primos. Ale ta ikonka gracza jest bardzo fajna. Ta ikonka z rekinem, no robi robotę. Zobaczmy sobie w ogóle tą animację, jaką tutaj on będzie miał. On tak sobie podskakuje, jest jakiś taki... I robi... Szaj! To jest jakiś szaj rekinek i tak macha jeszcze tymi łapkami. No, taki nawet okej, no. Lepiej się prezentuje na pewno niż w Brawl Talku. To sprawdźmy sobie jeszcze, jak ten skinek się prezentuje w grze. I patrzcie, tutaj no, takie ataki normalne raczej, no, wszystko spoko. Strzela rekinami. Okej, dobra. Rekinami? A tak, no. To dobra, to nie jest ręka, tylko rekin, faktycznie. Dobra, a ult? Uwaga, sprawdzamy ulta. Boom. Okej. Okay. Płynie. Okay, i taka fala się tutaj gdzieś robi. Dobra, no to jaka ocena dla tego skinka? Ciebie tego skina oceniam na 7. Ja też. Myślę, że to jest 7. Taka dobra ocenka dla tego skina. Ja bym mu dał 8. 8, okej, okay, dobra. No to tutaj teraz widzicie średnią punktów, jaką według nas uzyskał ten skin do El Primo. Kolejny skinek, słuchajcie, będzie do Squeaka. On już tutaj jest z tych tańszych i będzie kosztował tylko 1000 blinków albo 29 gemów. Ale też to nie wiem, do... No, są lepsze skiny do Squeaka na pewno. Za 30 gemów z blingu, to myślę, że jest okej. Ja bym chyba i tak go nie kupił. To jest bardziej taki skin, mam wrażenie, żeby był do trafiania w Stardropach, tak? No jest trochę jak zwykły, tylko żółty. Sobie go tutaj odblokowujemy od razu, zobaczmy jeszcze jego animację, czy coś tu fajnie jakoś, gwiazdki w oczach mu się pojawiły. No taki... No, ale animacja jest ta sama. Nie jest jakiś taki niesamowity. Dobra, jego ataki, uwaga. No, takie też dosyć podobne. Nie, taki chod normalny, mówisz chociaż okej, no bo to jest tani skinek. Nie, dobra, jeszcze ulta, zobaczcie, tak, no wszystko jest tutaj normalnie. No i co, no moja ocenka dla tego skina 5 na 10. Taką samą mam, 5 na 10. A ty, Vera, uratujesz go, dasz mu więcej? No ja mu dam to 6, no. No. Dobra, więc teraz kieł. I w ogóle, słuchajcie, tak będzie też wyglądało lobby aktualnie. To naprawdę robi robotę, mi się podoba. A słuchajcie, nowe skiny do Fanga, jak widzicie, będą kosztować po 150 gemów. I tutaj to jest właśnie ta kolekcja super zadyma, związana z Super Bowl. No i nie wiem, co myślisz, Gacy, na tym skinie tutaj? Szczerze jest fajny, że to jest też ten baseball. Ma swój klimat, nie? Tylko trochę pomyliłeś, bo Super Bowl jest... Amerykański, no. Amerykański futbol, a to jest baseball. Aha, dobra. No tak, ale... Bo to jest z kolekcji Super Zadyma, gdzie jest na przykład jest El rozgrywający i on jest od Super Bowl, już mi się wydaje, nie? No tak, on jest z futbolu amerykańskiego. Futbolista Bull. No dobra, no po prostu dali tutaj te dwa nowe skiny do tej kategorii. No, no bo to chyba po prostu jest zespół. Tak, i dobra, który według ciebie jest lepszy? Czy ten, czy właśnie ten czerwony? Mi się ten czerwony bardziej podoba. Chyba czerwony. Okej, okay, a według ciebie, Vera? Ja uważam, że ten niebieski. Ten niebieski według ciebie lepszy? No takie właśnie takie same są, bo no same właśnie są takie same, tylko się różnią tym kolorkiem. To ja tutaj odblokuję właśnie na potrzeby testu tego filmu właśnie tego czerwonego i zobaczymy sobie jeszcze jego animację. Fajne. O, jeszcze się dostaje taką ikonę gracza, nie? Tylko pytanie, czy jak się odblokowuje tego niebieskiego, to się dostaje taką samą, tylko że niebieską? Chyba tak. To sprawdźmy jeszcze, co się stanie, jak tego odblokuję. Uwaga. Ale może być czy ta będzie ta też sama taka sama? No ale dobra, zobaczmy, no może będzie... Patrz, a nie, taka sama, okej. Taka minimalnie inna, bo ma też takie szycia. Te szycia są niebieskie, okej. Zobaczmy ataki.
I tutaj leci taki kopniak, jakiś znaczy, no. To piłka jest, tak? Piłka. Tak, piłka jest. Fajnie tak w sumie ta animacja wygląda, tej piłki, nie? Jak no ona sobie tak leci. Szkoda, że tak to kopia, a nie rzuca. Dobra, czy popcorn się jakoś zmienia? Nie, no nie, chyba popcorn się nie zmienia. Nie. Ale dobra, ult. Uwaga. 3, 2, 1, bum. Okej, czy oni są jakoś zapakowani w paczkę, co no, to było? No najpierw wrzucił kiwi. A... Kiwi wypada, no? Tak. Co jest? Okej, okay, no. A potem to co to jest? Paczki jakieś. No. Śmieszne. Ale dobra, nikogo tu nie ma. Halo, gdzie są ci przeciwnicy? No tak jak wypowiadaczka chyba. Nie no, animacja ma fajne, ale tak w stosunku cena do jakości. Ja bym mu dał 6,5 ode mnie. Ja podniosę 7,5. 7,5? Dobra, Vera? A ja mu dam 5. 5? Ale nawet w tej lepszej wersji kolorystycznej? Tak. No to te dwa skinki, jak widzicie, w tym momencie mają według nas ocenę 6,3 i chyba raczej nie będą najlepszym skinem w tym odcinku. No. Dobra, teraz będzie coś mega grubego, słuchajcie, bo nadeszła pora na nowego skina do Spike'a. 200 gemów za niego. Spike Koopa. Nowe przebranie, dużo nowych animacji. Jak widzicie, jest to właśnie mityczne przebranie. Należy do kolekcji Prima Aprilis. Okej, to jest nowa, ciekawa kolekcja. Jak widzicie, tutaj w niej jest tylko właśnie ten skinek. No dobra. I co powiesz, Gracja, na tym skinie? No. Ten spray jest... Spray kupowy jest fajny? Tak. Dobra, Vera, ty jak pierwsze wrażenia na temat tego skina? No jest dosyć kontrowersyjny. Śmieszny taki. O, patrzcie, można sobie poobrazać. Kupę można sobie poobrazać w Rousters. Super. Ja myślę, że jest ładniejszy niż kreskówkowy Spike. Ładniejszy niż kreskówkowy? Tak. Co? Ej, dobra widzowie, wojna w komentarzach. Kto uważa, że kreskówkowy Spike, pisze, że kreskówkowy Spike, a kto uważa, że Spike Koopa jest lepszy, pisze, że Spike Koopa. Zobaczymy, jakich komentarzy będzie więcej. Dobra, no to ja go tutaj oczywiście odblokowuję. Zobaczmy jego animację. Jak dziwnie ten Spike wygląda, nie? Jak ma kształt takiego gówinka. Ej, nie, można nim trochę rozpraszać graczy na pewno. Ja myślę, że jakbym wszedł tym skinem na arenę, to też bym to wygrał. Free winek, dobra, jeszcze tak. Zestaw oczywiście. Tutaj ta emotka, ten tutaj spray i ikona gracza. Ale dobra, mamy tego Spike'a, no to trzeba obadać, jak wygląda w grze. W ogóle wchodząc do gry, wygląda świetnie, zwłaszcza jakbyś takiego spina. No... To jest takie wiatereczka. Dobra, pokaż atak. Pokazuj atak, no. Boom. Okej. Okay. Kupa z tęczą, super, czyli to jest taka chyba nieśmierdząca, tak? Klocek. No chłop rzuca klockami, co jest? To ta gra w dziwnym kierunku poszła z tymi skinami. Ale śmiesznie. No nie, ta kółka jest przepiękna. A ja myślę, że dużo osób będzie chciało mieć w sumie takiego skina, jak tak na niego patrzę. Dobra, no. Pokazuj ulta, pokaż to. Uwaga. Dobra, leci. Leci toaleta. Aha, to była toaleta w ogóle? Ty, to rzuć do dołu, rzuć do dołu. No, no. Po nich kupy. Pokaż. Skibidi toalet normalnie leci, co jest? Okej, okay, teraz Skibidi toalet naprawdę może gonić ludzi Brawl Stars. Zobacz teraz zdjęcia. Wow, niesamowite. Nie no. No, ale jest bardzo fajny, szkoda, że ten gadżet nie jest wyrobiony, ale... Spoko wygląda. No... Wydaje się być bardzo pozytywny. Myślę, że te 200 gemów jest bardzo opłacalny. Nie jest to na pewno mój ulubiony skin, ale jest okej, okay, jest dziwny. Jest taki szokujący dosyć jak na Brawl Stars, nie? Ale myślę, że jest spoko. Ja bym dała. Może nawet 7. 7? No dobra, okej. Okay. No dobra. Dobra, no to ja daję 8. Ja przebiłem was wszystkich. 10 dasz pewnie. Dycha. Dycha, no dobra. I słuchajcie, wychodzi na to, że ten Spike aktualnie jest najładniejszym skinem z tych do tej pory, które sprawdziliśmy, bo wyszła mu ocena aż 8,33 w okresie. Marenika mu obniżyła. Ja też trochę. Nie no, ale nie mogę z tej kupy, nie? Jak ona jeszcze no, po nim skacze. Ale ta zobacz, jak ma postawę bojową. Ale on w ogóle jest w pieluszce. No to teraz obadajmy sobie wszystkie nowiutkie mecha skiny i jak widzicie, już tutaj jest nowy skin do legendarnej postaci, czyli do Leona. No i co? No i taki okej, okay, ale nie wiem, jakoś chyba ten mecha skin do mnie nie przemawia, nie? Nawet taki Mortis. O, Mortis, fajny. A ten mecha Leon? No taki bajerancki jest, tak? Wygląda jak kameleon, ale on w ogóle wygląda jak zabawka. Taka zabawka trochę, no coś takiego, dobra. Myślę, no zobaczmy, że wie, czy Leon jest fajny. Jeszcze tutaj animacje po tym, jak się go odblokowuje, tak to wszystko tutaj wygląda, ciacha sobie tymi swoimi ostrzami. Okej, okay, on ma w ogóle jeszcze dwie wersje kolorystyczne, ale dobra, najpierw tutaj jeszcze parę emotek się dostaje i od razu się dostaje we wszystkich wersjach kolorystycznych te emotki, jak widać, okej. Okay. Drugim wariantem jest właśnie taka wersja troszeczkę bardziej czarno-czerwono-żółta. Lepszy chyba, taki groźniejszy się wydaje, nie? No, już coś w tym jest. I jeszcze tak w odróżnieniu od tamtego, to mamy takiego bardziej białego, ale też ma te emblematy jakieś złote, różne. No myślę, że jest najładniejszy chyba. No właśnie też tak mogę powiedzieć, że ten biały? Fajne ma połączenie tych kolorów. Ale nie wiem, przez to, że to jest Leon, to nie wiem, mi chyba bardziej ten mroczny siada. Ale okej, dobra, rozumiem, że wam bardziej ten biały. No to słuchajcie, jak oceniacie tego skina tak wstępnie? Chociaż nie, no trzeba jeszcze zobaczyć jego animację, tak. Bo jako, że on jest legendarnym przebraniem, za te właśnie 300 gemów, to będzie miał też specjalne eliminacje i to może zrobić tutaj robotę. Pewnie będzie strzelać mieczami.
Mieczami? Dobra, uwaga, sprawdzam. Nie, ty, to są jakieś takie... No bo... Uuu, no sygnal! Co to było? Odcina sygnał tym, innym graczom normalnie. Dobra, robimy się niewidzialni. Też to fajnie wygląda z tą niewidzialnością, nie? A jak rzucimy naszego klona, dobra, no też wszystko tutaj git wygląda. Dobra, załaduję sobie jeszcze raz ulta. No ogólnie chyba ten skinek całkiem pozytywny. Znaczy ja myślę, że animacje go kierują. Okej, no bo to jest dalej legendarne przebranie, nie? No te legendarne mają jakąś taką większą cenę. Dzięki temu też dostaje się fajniejsze animacje. No ja słuchaj, oceniam jako na takiego mecha skina nie dam na pewno dziesiątki. Dam 8. Albo 7,5, dobra, 7,5. Uczciwie będzie jak mu dam 7,5 i znikam. To ja daję mu 8, bo ten biały mnie kupił. Daję mu 3. Trójkę mu dajesz? Co? Serio? Strasznie mi się nie podoba. Okej, no dobra. Ale żeś mu obniżył, no to słabo tutaj wypadnie na naszym rankingu. Zawsze mogę dać jedynkę. No dobra, dobra. Następnym z nowych mecha skinów, jak możecie zauważyć, będzie mecha Colt. I tutaj w lobby ma naprawdę fajną animację. Dobrze to wygląda, nie? Jak on się tak cały obraca. 299 gemów, standardowo jak na legendarnego skina. Wygląda naprawdę przyzwoicie, nie? Mi się wydaje, że z tych dwóch mechów ten jest lepszy. Tak overall, nie? Ciekawe, dlatego słuchajcie, zobaczcie sobie tutaj tą animację. Ciekawe, czy brałeś nas kiedy zrobi skina za 600 gemów. Za 600? Nowa jakaś ranga by musiała wejść tych skinów, nie? Bo na razie najlepsze to są legendarne za 300. No dobra, ale tutaj jest ten mecha kolcik i on też ma dwie wersje jeszcze kolorystyczne, jak możecie tutaj już zauważyć. Hiper skiny. Wow, nowe hiper skiny? Za 600 gemów, albo to już by były za 1000 na przykład, nie? Dla takich graczy naprawdę chcą wydać. Wow, niesamowitą ilość pieniędzy na jednego skina. No chyba, żeby zbierali całą swoją grę. Tak, gemy, całe, od pierwszego sezonu. Dobra, tu jest w ogóle jeszcze taka ikona gracza w zestawie, całkiem git. Spalik też fajny. I co? I teraz się nam pojawiają też dwie opcje. Jest tutaj taka żółta, złota. Wzorowy mecha Colt. Okej, no ciekawa. I jest jeszcze taki ciemniejszy, ale nie wiem, on mi jakoś aż tak nie siada. A mi się podoba właśnie. Ten ci siada? Taki ciemnotowy. Okej, dobra. Według mnie chyba ten jest najlepszy. Mi też. Dobra, ale Vera bardziej lubi tego ciemnego. To jeszcze zobaczmy tutaj jego animację odblokowania, jak to wygląda. No taki, nie wiem, no zobaczmy jeszcze w grze. Uwaga, uwaga, ataki. I to są takie jakieś strzały, dobra. Fajne nawet. I eliminacja jest w nawiązaniu do tego, co ma w sumie na twarzy, nie? Do tego swojego takiego trójkąta. No dobra, to jeszcze można super atak zobaczyć. I po prostu w innych skinach to pewnie się kolorkami tylko różni. Dobra, to wjedziemy sobie tu. O, pyk. Okej, no po prostu też takie strzały, tylko trochę jakby, nie wiem, jaśniejsze, nie? Takie bardziej złote tutaj są. Znaczy dla mnie jest trochę za bardzo podobny do mrocznego anioła. W sensie chodzi ci o tego? Tak, mroczny anioł. Ten mi się wydaje nawet fajniejszy trochę. No, też tak myślę. No, tutaj się kolorkami chyba różnią trochę, chociaż czekaj, zobacz jeszcze tego ulta. Minimalnie wręcz. Tak, i tutaj, o, te eliminacje też się różnią kolorkami, nie? Bo tu jest tak na niebiesko. Ale ult w sumie atak jest podobny, no, bo on taki sam. No. Dobra, no to jak oceniacie tego skina? Werka, w tej twojej najlepszej wersji kolorystycznej, ulubionej? Ja bym mu dała 9. 9? Okej, okay, dobra, pozytywnie, gratuluj. Powiem tak, dałbym mu 3. No. Gdyby nie to, że jest tamten złoty, więc dam mu 5. Dobra, no to ja chyba 8,5 mu daję. Kraca mi podpowiada, daj mu 3, daj mu 3. Nie. Mi się podoba. 7,5 dostanie, no to na pewno nie wygra. Już jest ktoś lepszy. Kupo, spoj! To przechodzimy teraz do skinów Brown and Friends. I pierwszy będzie tutaj Funka Koni, czyli właśnie ten do koletki. Jest mega uroczy, to jest taki słodki krótki. Nie wiedziałeś, takiego brawlera to jest? Tak myślałem, koletka, bo to potem takim uśmiechu tej nóż, to taki skrót. Nie, no musi być do koletki, nie? Ona ma takie uszy tutaj. No, po tych rękawkach. Czekaj, pokażę jeszcze dookoła wercia. W przodu w ogóle ma misia między rękami, nie wiem, czy to widać. I te skiny do Life Friends nie są już takie drogie jak te wcześniejsze, bo one tam zazwyczaj mega drogie były. Co prawda dalej nie można ich kupić za blink, jak widzicie, tylko właśnie za gemy. Ale i tak, moim zdaniem, za 80 gemów mega spoko skinek, nie? Ja będę kupować. No dobra, to pokaż animację odblokowania. Ja kupowałem już Tixi, kolejny, myślę, że nie będę. Jejku, widzieliście, jak on słodko ma tą animację. Ej, w ogóle ta minka, mi się podobają te skiny z tej serii, ja tam lubię. I mam nadzieję, że Supercell też mi przyśle takie zabawki, żeby sobie tu stały, nie? Jak z tamtej poprzedniej serii. No jeszcze taka emotka jest zestawem. To wypróbujmy sobie tą koletkę. Pokazuję ataki. Jak to będzie wyglądać? Okay. No, bum. Okej, okay, to był taki misio. A właśnie, bo ona trzyma, ona rzuca trzyma. Tak, za każdym razem rzuca misię i się potem pojawia w ogóle, nie? On tak go tuli, się. To jest fajne, że się pojawia. Bum. Taki wielki misio. Nie, ona, to królik! To ona się robi takim wielkim króliczkiem. Okej, okay, dobra. Kurlik to jest taki trochę. Dobra, no to całkiem przyjemnie to wygląda. Ciekawe, jak hiperdowodowanie wygląda. Tak samo. No to słuchajcie, pora ocenić tego skina. Iwera, jak oceniasz? Dycha. Dycha? Okej, okay, grubo. Gracuś. Ten zaniżał będzie teraz specjalnie, według niego nie może ten wygrać dzisiejszego odcinka. Znaczy, ja mu zaniżał specjalnie, dałbym mu 1. Aha. Ale... No dawaj, no. Ale dam mu... Ja wcześniej zdecydowałem, co dam. Daję 7,5.
7,5. Mhm. Całkiem nieźle. Nie, następnym razem zakazuję tych połówek, trudno. Uuu, mamy, słuchajcie, aktualnego lidera. Mogę zmienić? Średnio 8,5 oceny mu wyszło. Dobra, no to słuchajcie, ten skinek całkiem mocny. Bum, lecimy dalej. To może teraz Brock. To jest Brock? Ja też na początku nie wiedziałam. Ja myślałam, że to jest jakiś El Primo. W ogóle jaką ma tą armatę z tymi sali leonkami, czy tam kaczuszkami, nie? Takimi. Dobra, fajnie wygląda. Misiowy taki szefu w okularkach. No tak, nexa. Taka Sydney. Nie, ej, spoko. Naprawdę rakietowy brownik. Fajny. 150 gemów, troszeczkę drogi, ale widać, że to już takie lepsze przebranie. Jestem mega ciekawy animacji. Dobra, pokazuję animację. Ten, co w ogóle? Chyba nie ma muzyka Sydney. Ale se leci. Czyli w ogóle siedział sobie na tym, potem z jakiegoś dance'a strzelił i pek. Dobra, no, fajne. Tam był. Ej, patrz, ja emotkę. Ej, dobra. Ikona gracza. Oh, yeah. Coś mówiłeś? Siema. Nie ma plagów, on ma strzewki. Dobra, zobaczmy jego ataki. No, ładuj tą rakietą. Bum. Co to jest? Oh, jaki ptaszek w ogóle, co? To czekaj. Kaczuszka. Kaczuszka? Ale potem jest ptaszek. Sali Leon to ją. Co jest? Pokaż, czekaj. I widzisz? Odlatuje sobie. Ale kaczki też latają. Aha, dobra. Kaczki latają? No, latają? No tak, no serio? Nie widzieliście nigdy klucza kaczek? Wow, kaczki to latają? To były kaczki. Dobra. Na kury. Słuchaj, musisz nam teraz pokazać ulta. To jest bardzo ciekawe, uwaga. Nie będzie kaczka mieszać. Dobra, bum. Widziałem. Tak. Jak na wola! On jest też w skorupkach. I fajne bardzo. Weź tak dobrze to wygląda. Rzuć tak na dół. Nie, nie na nich na dół. No, dół, pokaż. Patrz, kaczka. On jest jeszcze z jajkiem na tak, i one też jakoś tutaj się rozchodzą jeszcze na stronę. Ej, mocne są nie, te skiny. On jest chyba nawet ładniejszy niż ten Zeus. A, nie wiem co teraz zrobić. Dobra, no to ja dam pierwszą ocenę, ale wam nie mówię. No dobra, dobra. Dobra, ja już dałem. Ja a nie, Gracjan nie może być na końcu, dawaj. Dawaj, mów. To będzie cię przebijam i daję dychę. Dychę dajesz? Wy, co? Werka mu teraz za nie. Wera, ile? Wera mu teraz ja mu daję 9. 9? A już przeważę, dam no 9, to nieźle. Słuchajcie widzowie, ja też dałem wygrywał 9. Wygrywał odcinek, tyle wiem. Nie no, jeszcze nie wygrał. Jeszcze będzie miał ciężkich rywali, ale... W tym momencie jego średnia to 9,3. Mocno, no. Naprawdę, może to wygrać, nie? Może będzie najlepszym skinem w tym odcinku. Bum! Przez te kaczuszki, to dlatego. Moc kaczuszek. To teraz gaz. Ja na początku nie wiedziałam, że to jest gaz w ogóle. Uuu! Balonowa sali. Balonowa sali. Aha, no. No to rzecz. Po balonie można poznać od razu. Pokaż, możesz go obrócić? Widać coś trochę bardziej tego balona? To jest misiek. Jejku, jak... Czekaj, obróć Jesek. Powoli. To jest misiek, ten balon. Tamten drugi u góry. A, ten na górze. Albo ty, tego w czapce. Nie. Ej, ten piesek, balon to wygląda jak z Robloxa. Ej, puścił balonika. Co jest? A, on sobie kumpla musiał napompować. Dobra. Dobra, to teraz storyline time. Był kiedyś Brock, który strzelił rakietą. 2000 years later. I tak powstał balonowy sali. O, jeszcze emotka tradycyjnie. Oj, dobra, wypróbujmy tego słodziaka. I słuchajcie, tutaj jeszcze widzieliście nowy ekran ładowania. Bardzo fajnie wygląda. Za chwilę wszystkie te skiny też sobie przetestujemy i ocenimy. Ale dobra, najpierw sprawdźmy jeszcze tego. Pyk. Okej, taki balonik po prostu. No, strzela no dobra. To zaraz sobie ulti jeszcze naładujesz. Ciekawe, czy to może będzie jakoś inaczej wyglądało. I on tak się wkurza, nie? Ej, był inny kolor. Aj, duszek teraz taki fajny jest. O, kaczuszka. Dobra. Użyj ulta. Dobra. Uwaga, pyk. Okej, jesteś w takiej bańce! Ty, dobre! Ta bańka całkiem spoko. Okej, dobra, no tego się w sumie nie spodziewałem. No to słuchajcie, trzeba ocenić tego skina? No to Vera, jak już masz jakąś wiedzę na ten temat, to dawaj. Ile dajesz? Ja mu daję 8, bo jestem troszeczkę zawiedziona animacjami. Okej. Ja mu daję... No fajne duszki zrobili, moim zdaniem. Fajne duszki, fajne. No. To są te zabite kaczuszki Brocka. O nie, Krasjan, to swoja historia. Dobra, jak go oceniasz? 6,5. 6,5, uuu. Czekaj, a strzelę no super atakiem na daleko. Jestem ciekaw, jak wygląda. No to ja daję 7,5 i super atakiem na daleko, no to w sumie... Pyk i sobie leci po prostu. No, dokładnie. Także słuchajcie, od nas ten skin otrzymuje ocenę 7,3. No to teraz przechodzimy do tematycznych skinów związanych z nowym sezonem Ragnarok. I to nie jest ten sezon, który będzie teraz, tylko następny. I pierwszym z tych skinów to, jaki będzie tutaj do Jessie, to tak? Będzie ta ostatnia? Pokaż tą Jessie, tak. Skadi Jessie, 200 gemów, mityczne przebranie. Wygląda fajnie i fajnego też ma tam towarzysza, już widzę. No, naprawdę. Ten jest super. Mocno dopracowany skinek. Będzie tutaj też miał jakieś specjalne animacje. Dobra. Skadi.
skali jest taki, jest taki, ale... Nie wiem, to tak się nazywa ta Jessie, no. Nie, bo jakoś nie kojarzę, ale widzę, że tak fajnie jej miga ten tutaj. Ja też nie kojarzę, kim generalnie była Skadi, albo może do kogo nawiązuje właśnie ten skinek, ale mega fajnie to wygląda. Ma tutaj taką koronkę, słuchajcie, tak będzie też wyglądać animacja odblokowywania tego skina. I co, no ta broń też jest przyjemna, taka mroźna wersja Jessie. No, taka fajnie, fajnie. Z tego co pamiętam, Vera mówiła, że ta Jessie jej się strasznie, strasznie podoba, no, więc ja tutaj czuję już od niej dziesiątkę. Ikona gracza, zobacz jaki lisek. Fajny, naprawdę spoko. Dobra, no to teraz pokaż się, jakie ona ma ataki. Boom. Co jest? I ona w ogóle jak ten, cały czas się rusza, nie? Jakoś tak fajnie. Dobrze to wygląda. Warkoczyki tam jej chodzą. To jeszcze tego jej teammate'a rzuć, no. Rzuć tutaj gdzieś na środek jej teammate'a, dobra. Fajnie też. Fajnie wygląda ten lisek. Jeszcze rusza ogonkiem. Spoko. I tymi, i uszami. Ej, dobre to jest. To jest naprawdę dobre. I tego liska jeszcze można powiększyć, nie? No. Hiperdoładowaniem. A no. Mega spoko ten skin jest, naprawdę. Ja już dałem. Szkoda, że go nie zrobię legendarnego i daję takie super animacje. Ja go chyba będę chciał bardzo kupić. Dobra, Gacja, jak oceniasz? Wiesz co? No. A może chcesz powiedzieć, jak tego oceniłeś? Nie, najpierw ty powiedz, ja już zapisałem. Dam mu 9,5 na 10. Hu, grubo. 9,5. No dobra, a Vera? Ja mu daję dychę. Dyszka, no dobra, słuchajcie, no to po podliczeniu punktów wychodzi na to, że mamy nowego lidera. 9,5. O matko, no dobra, na razie najładniejszy skinek w tym odcinku, ale zobaczymy, co jeszcze przed nami. Przechodzimy dalej, słuchajcie, tutaj już jest skin Loki Chester. Jak widzicie, jest to skin, który można zdobyć za nowy tryb rankingowy. No, jest naprawdę fajny. Chłopak już z automatu powiedział, no naprawdę fajny. Ogólnie ten skinek spoko, ale ja chciałem tutaj jeszcze powiedzieć, że tego skina będzie można wydropić właśnie z tych nowych star dropów z trybu rankingowego, więc no ciekawie, ciekawie, nie jest on do kupienia za gemy ani nic. Wygląda, nowy system działania. Wygląda inaczej niż ten Loki z MCU. No bo to jest Loki z mitologii nordyckiej, tak? To jest nie jak, musi być jak Loki z MCU. To nie jest jakby opisany. No to nie jest współpraca jest jak... z MCU, chłopie, no. Ale dobra, no a bardzo myślałem, fajnie wygląda. I pasuje do Chestera, nie? Loki to jest idealnie pasujący skin do tej postaci i dobra, trzeba zobaczyć, jak się prezentuje w grze. O, tu jeszcze jest jego animacja, on sobie żongluje w ogóle tym, dobra. No i tam są takie nordyckie znaki. Okej, dobra, jeszcze zobaczmy sobie go z tyłu. Ma tutaj jakiś taki pojemniczek na sobie, też tutaj z jakimś rogiem czy czymś, no i tak bardzo pasuje też do całego tego tematu sezonu. Boom! I uwaga, ataki wyglądają następująco. Czy mam strzelać, to się tymi swoimi kamieniami, co tam trzymał. No to jest właśnie to, no, tutaj tak sobie wylatują. Dobra, możemy sobie użyć też tutaj od razu gadżetu, no to za dużo nic nie dało. Tutaj jeszcze ten ult z leczeniem Liski tak były. Wygląda, dobra. Właśnie tu jest więcej tych ultów, nie? No to będzie można to przetestować zaraz wszystko. Dobra, pyk, trzeba sobie go nabić tylko. Pyk, dobra, i mamy już tutaj tego wybuchającego, to rzucamy go tu, boom, okej. Fajny, taka pieczęć. Dobra, rzucimy sobie to tutaj. Boom, i taki mieczek jakby wleciał, dobra. I jeszcze spray. Spray, dobra, to też czekaj, walniemy go tu, boom. Okej, też jakieś tam były jakieś znaczki. Piorunki tam były. A, no albo piorunki, albo jakieś literki, może w coś to się układało, też tak za dobrze nie zauważyłem. Ale no gdzie dobra. Jest ten taki spowalniający? O, dobra! Ty, co jest? Mrozi. Dobry! Dobry fest ten jest, dobra, jeszcze leczenie, pyk. Okej, ej, podoba mi się to. Bez tych animacji nie oceniłbym chyba tego skina aż tak wysoko, ale daję mu 7,5. No moim zdaniem Jessie podniosła wysoko poprzeczkę, więc daję mu 7. Okej, wracam. Ale to jest takie, daję mu 7, bo wyszła, podniosła wysoko poprzeczkę. 7 to jest taka bezpieczny wybór. Chodzi po prostu o to, że tamten skin był lepszy od tego, no. Dlatego dostał mniejszą cenę. Animacje są bardzo fajne, prawdopodobnie go Loki też jest fajną postacią, nie? Z mitologii. 9,5. O matko, no dobra, czyli będzie grane tutaj w trybie rankingowym, no dobra. No to Loki z oceną 8, całkiem przyzwoicie. Następnym skinem z tej serii, słuchajcie, będzie ktoś do Cordeliusa. Jak widzicie, tutaj jest Odin Cordelius. I to przebranie jest za 149 gemów, czyli jest właśnie epickim przebraniem, czyli będzie też można je trafić później właśnie ze star dropów. No okej. Mi się wydaje, że całkiem jest taki git, nie? Ma tutaj jeszcze jakiegoś takiego kruka na sobie u góry. Ma z tyłu też w sumie fajne rzeczy na swoich pleckach, ale trzeba by jeszcze zobaczyć te animacje i wszystko. Dobra, to odblokujmy go sobie tutaj za blinks. Ja powiem tyle. No, na 100% go kupię. Ej, ale ma oko fajne. Tak sobie błysnął tym okiem, nie wiem, czy na to zwróciliście uwagę. Okej, no dobra, no wygląda fajnie. Zobaczmy jeszcze jego zestawik. Tutaj ikona jest taka gracza, fajna. Ikona gracza i jeszcze taka emotka. Ale właśnie tak czekałem, aż Cordelius zdobyć jakiś fajny skin. No i w końcu dostał. No to przyjrzyjmy się szybko animacjom i jak to będzie wyglądać. Ej, strzela fajnie, fajnie nawala, nie? To takie, właśnie te piorunki nie są takie piorunowe do końca. Widzisz, jakby takie jakieś kryształy leciały, coś w ten deseń. Dobra, a zabierzemy kogoś do krainy. Ej, w ogóle jest z nami ten ptak cały czas. Jak ja
chodzę, to on jakby latał, widzicie? No. Patrzcie, on sobie tak lata. A to w ogóle pasuje do Corneliusa, bo Odin przecież był władcą 8 wymiarów, czy jakoś tak. Okej, dobra, to czekaj, to zobaczmy, co się stanie, jak przeniosę robota do innego wymiaru. Tak, myślałam, że będzie coś z tym krukiem związane. O, no leciał sobie kruk, ale w sumie no to wygląda tak jak wcześniej, nie? No, tu nic nie zrobić zmienili. Ja też liczyłem właśnie, że coś tu się pojawi. Ale to wtedy byłby pewnie legendarny skin. No pewnie tak. To może jeszcze zobaczymy coś takiego do Corneliusa. Czekamy na legendarnego skina do niego. No ale myślę, że jest ten naprawdę całkiem w porządku. O, Wi-Fi mi szwankuje, ale skina i tak dobrze widać, więc co? Jak go oceniacie? No ostro, porządku. Ja zapiszę i nie powiem nic. No to Vera, ty? Ja mu daję 6. 6? Boże, okay. Nie, to naprawdę... Serio? Tylko 6? Tak. Ona się chyba znęca na pewno. Nie, no ja mu daję 8,5 gracem, zapiszę do mnie. A ty ile dałeś? 10. 10? On jest chyba najlepszy na tą chwilę. 8,16, no 17 no. Czyli raczej nie wygra tego odcinka, no. Bo że się nie podoba. Ale to nie fajne. I ten kruk jeszcze tutaj jak se leci. Przy kolejnym skinie pojawia się pytanie, czy jesteśmy godni w ogóle, żeby go używać. Bo tutaj jak widzicie wlatuje kolejne legendarne przebranie z jednym z bogów, nie Olimpu, bogów nordyckich. Bo jest to Thor Bibi za 299 gemów. I jak widzicie jest tutaj kto? Albo co? Bibi. Thor. A, Mjolnir. Dokładnie, o to mi chodziło. Źle zapytałem kto. Ale w sumie no, w tych filmach MCU tam była taka żyjąca istota, nie? Wracając do tego skina, top. Bardzo fajnie wygląda, fajnie tutaj blondyna Bibi. Co? Oczy świecące. Pasuje, nie? Czuć taką furię Thora tutaj w tym wszystkim. Ikonografia też jest świetna. Mi się bardzo podoba, no to przyjrzyjmy się, słuchajcie, bliżej temu skinowi. I tak on właśnie tutaj się prezentuje. Boom! Wow, fajnie sobie ten jeszcze Mjolnir polatał dookoła. No i co, to jest północna saga, okej. Tak się będzie nazywać kolekcja, Thor Bibi. No, mi się podoba, jeszcze zobaczmy na animację. Oj, są jeszcze te emotki wszystkie właśnie fajne. No, wszystko fajne. Tu przyjemnie widać. Chyba spróbujecie, zmusić, żeby mi ją kupić. Aha, zmusić? No nie wiem. Słuchaj, ja myślę, że ty Może wygrać w jakimś odcinku. A może zrobię ci w końcu pranka i będziesz myślał, że masz nowe skiny legendarne, a tam tylko Spike Kupa czeka na ciebie. Ej, to by było najlepsze właśnie. Chcecie widzowie taki odcinek, to 50 tysięcy łapek. Ja myślę, że mogli fajnie zrobić super atak. Mogli fajnie zrobić super atak, ja jestem ciekawy bardzo eliminacji. Dobra, podstawowy atak. Okej, dobra, fajnie sobie macha tym wszystkim. I ta eliminacja to jest właśnie, słuchajcie, po prostu taki młody dobijający przeciwnika do ziemi, boom. Pojawia się taki chwilowy piorun, który też tutaj uderza i właśnie od razu potem młot. Bibi bye bye, bardzo fajnie się tutaj w rozgrywce prezentuje. Jeszcze sobie możemy uderzyć tutaj tego robota trochę, no i co? No i trzeba przetestować tego ulta. Sprawdźmy, jak ta bańka będzie wyglądać. Czy to będzie taki młot lecący, myślicie? Ja myślę, że to będzie albo młot, albo jakiś piorun. Musi być młot lecący moim zdaniem. I jest, dobra! Ej, trochę jak do Karla! No. Co jest? Ej, kozak, jeszcze raz chcę to zobaczyć. Dobra, i gdzie by to rzucić, żeby to fajnie było widać? Może tu, to do nas wróci. Dobra, boom. Kozak! I patrzcie, wraca do nas młot normalnie. Jeszcze raz. O, dobra, wrócił. Ty, ale czy my cały czas po rzucie mamy młot w ręce? Bo ja na to nie zwróciłem uwagi, bo cały czas patrzyłem znaczy, na to. No właśnie, ja teraz tak myślałem, że może być prąd. Nie, aha, dobra, no faktycznie mamy młot cały czas w ręce. Ale i tak mi się ten skinek podoba, no to pora go ocenić. Ja jestem troszeczkę zawiedziona animacją eliminacji. Myślałam, że będzie coś lepszego. Nie, fajnie jest. Jest piorun jest taki z nieba i bum, widziałaś? Pa, bum, pa. Jak rozwala wszystko, co jest? Ale na przykład animacja tego mecha Leona była bardzo fajna. No było okej. To Gracjan, jak oceniasz tego skina? No, jest bardzo fajny, ale nie mogę kolejnemu skinować za dziesiątki. Nie możesz, nie możesz. Choć mogę. Chyba, że jest lepszy. Nie, no jedenastki nie możesz. 8,5. Okej, ja daję 9, mi się podoba. A ja daję... No też dyskę, to będzie fajnie. Nie, ja daję 8. Też wysoko będzie. Średnia wychodzi 8,5. No to naprawdę przyzwoicie tutaj ten legendarny skinek wypadł. Ale no nie dziwię się, jak on tu tak masakruje tych przeciwników. Idziemy dalej w tym temacie i teraz mamy skin, który będzie, słuchajcie, dostępny w karnecie i to w 3 wersjach kolorystycznych. I co o nim myślicie? No dosyć ma taką fajną animację, ogólnie mi się też podoba, nie? To jak on wygląda. Jest... No moim zdaniem świetny. Znaczy widzimy jakieś takie słoneczko i księżyc. On jakiś bóg czegoś. No, on pewnie jakoś tak do czegoś nawiązuje, nie? Może jest jakimś strażnikiem bram, czy coś takiego, nie? Nie, to był jakiś no... Ares. Ale to nie ta mitologia. Nie, gdzie ta mitologia? Nie, to jest znowu nie ta mitologia. Nie wiem, pomyślałem wszystko. A Cerber, Cerber też nie ta mitologia. Nie, ale hej, ja myślałem o Cerberze. Posiada on jeszcze dwie takie wersje kolorystyczne i według nas najładniejszy jest właśnie w ten takiej fioletowo-czarnej wersji. To najbardziej to wszystko oddaje takim fajnym, mroczny klimat przy tym skinie. I mi się bardzo podoba. Oczywiście, tak jak mówiłem, będzie on dostępny właśnie w tym kolejnym karnecie. Tutaj jeszcze widzicie animację ulta i ataku. No i słuchajcie, jak wy oceniacie tego skina? Ja myślę, że Werka będzie zacząć. Aha, no dobra.
tam. Ja bym mu dała 8. Nie spodziewałam się, że będzie w ogóle taki skin do bazy. Fajnie, że ma też 3 wersje kolorystyczne, nie? Będzie go to tak trochę wyróżniało. A bo też daje 8. No mam ci 5. Aha, no dobra, czy będziemy chociaż raz zgodni? Chyba nie, nigdy. Dalej, słuchajcie, mamy połączenie dwóch zadymiarzy, bo jest to Jin i Serge. I wyszedł z tego Surgiri. No i co? Dosyć taki przyjemny, bym powiedział. Naprawdę spoczko, nie? Cena też taka nawet okej, bo 5000 blinków, no to jest jeszcze do uzbierania na spokojnie. Albo oczywiście 149 gemów, ma też specjalne animacje, efekty. Choć myślę, że mógłby być tańszy troszkę. Mógłby być? Nie, myślę, że cena jest dobra. Cena jak za taką jakość na tym skinie naprawdę jest spoko. Patrz, jeszcze ta głowa sobie tak fajnie podskakuje. Piaski czasu. Okej, no i też ma jakieś nawiązania do lamp, tutaj widać w jego wystroju. Aladdina. Do Aladdina, no oczywiście, że tak. Nawet ten jego miecz tutaj jest taką lampą, nie? No, tylko szkoda, że jak Yves nie będzie mógł latać teraz nad wodą. A, no w sumie on niby jest latający, a nie może latać, nie? Dobra, i dostajemy jeszcze taki zestawik do niego. A jeżeli chodzi o animację, no to wygląda to właśnie tak. Leci taka piącha, jak u Gina. Dokładnie jak u Gina, nie? I ulcik to będzie bum, podskok i też taka ręka. Ej, dobrze to wygląda. Ja mówiłem ci, Grace, że to jest chyba skin wart swojej ceny. No, dzięki animacjom, to tak. Ej, dobrze wygląda festen skin. Mi się podoba mega. Ja nie przemyślałem sobie wcześniej, który w sumie skin będę chciał jako taki najlepszy. A ten turbo mocny jest, nie? Czy jak to wygląda? Dobra, jeszcze bum. Okej. Nie no, ja mu daję chyba jakąś dobrą ocenę, ale dawajcie wy pierwsi, Gracjan. Nie, nie, może ty. Dawaj, mów, mów, mów. Ja mu dam 7,5, dobra, Vera. Ja mu daję 7. 7? Ja mu daję 9, mi się bardzo podoba. Ja bardzo chętnie bym chciał takiego Serge'a na swoje konto. I mu bardzo spoko. No to średnia z naszych ocen przy tym skinie wynosi 7,83. To teraz czas na złodzieja Edgara. Dobra, i słuchajcie, to jest fajny skinek za 200 gemów i jeszcze mogę rozdać aż 7 takich skinów dla kogoś z was, jednego dzisiaj możecie zgarnąć spod tego filmu, więc pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, ale się walnąłem, ała. Ale no co, trzeba oczywiście tego skina tutaj obadać, zobaczyć jego animację, ale wygląda naprawdę mocno, nie? Jestem bardzo fajny, ten uśmieszak na tej ikonie gracza. A, ty patrzysz na tą ikonę gracza, że fajna. Okej, no to co, trzeba będzie sprawdzić, bo to jest mityczne przebranie, czyli też musi mieć jakieś fajne animacje i w ogóle różne efekty. 200 gemów to jest dosyć sporo, ale wy możecie takiego skina ode mnie dzisiaj zgarnąć za darmo. W ogóle zapraszam na Instagrama Damian4ty, bo tam właśnie też będzie taki skinek do zgarnięcia, więc followujcie. No i co, tak wygląda właśnie animacja odblokowania tego skina. Ja w pierwszej chwili w ogóle myślałam, że to jest skin do Tary. Do Tary? No. Ale nie, no widać Edgara, ja tam widzę Edgara, chociaż no jest taki vibe Tary, bo Tara ogólnie ma vibe właśnie takich skinów trochę z tych piasków czasu, nie? I ona właśnie tak samo ma oko jedno odsłonięte. No okej, no faktycznie, no taki bliźniak, podszywa się pod Tarę trochę, skubaliec. Bo to jest złodziej Edgar, tylko że tożsamości Tary. Dobra, no to jego animacje wyglądają następująco, tak sobie fajnie atakuje tym swoim dywanem, no. Nie, on nie miał jakiejś animacji niestandardowej eliminacji. Nie jest też legendarne przebranie i by trzeba dopłacić te 100 gemów. Dobra, ale zobaczmy sobie, jak wygląda skok. Uwaga, hops. Ty, z takimi piaskami są, dobra. Trochę szkoda, że nie zrobili, że on jakby wsiada na ten dywan i leci na nim. Na dywanie, ale dobra, i tak wygląda git, nie? Te piaski, jak tak dookoła niego latają. Jaki werdykt dla tego skina? Cena do jakości ja daję... Za drogi. Właśnie trochę drogi, nie? To, że możecie wy go zgarnąć za darmo, to ode mnie myślę, że jest mega spoko. Ale ja bym mu tutaj dał cenę 149 gemów, tak szczerze. Te 50 gemów taniej. No tak, ja też myślę. Ale i tak myślę, że daję mu 7,5 albo 8. Ja mu daję 8, no. Też mu dam 8. I ja też mu daję 8. Czyli słuchajcie, łączna cena tego skina 8, czyli wypadł nawet git. Całkiem nieźle wypadł w naszym dzisiejszym rankingu. Czas na nowego legendarnego skina, czyli Skorpion Chuck. Dokładnie. W sumie pustynny Skorpion Chuck. Tak tutaj brzmi jego pełna nazwa. Jak widzicie, 299 gemów, niestandardowa eliminacja i wszystkie różne rzeczy właśnie są z tym skinem, także możesz go oczywiście tutaj odblokować, żeby pokazać, jak będzie wyglądać jego tutaj animacja. No i wygląda naprawdę zacnie. To jest mocny skinek do Chucka i myślę, że to jest ewidentnie najlepszy skin do tej postaci, jaki aktualnie jest w grze. No, są dwa. No tak. No i piekielny się nie umywa do tego pustynnego. No, cena też tutaj jest dosyć mocna, ale to dalej jest legendarne przebranie, no i trzeba zobaczyć, jakie on ma eliminacje. Jestem strasznie tego ciekawy. Musimy zobaczyć jego emotki. A, no tak. Jest pełno tych emotek. Fajna ta skorpionowa jest całkiem. Tak to reszta dosyć basicowa. A mi się bardzo podoba spray. Spray? Gdzie masz? No, spray. A, na samym dole. Taki no. Okay. Ciu-ciu. No dobra. Tutaj trzeba wyświetlać, nie? Że tego skina i ocenę pokażmy. Dobra, zobaczmy jego ataki. Dobra, no strzelaj. Poszłaś w jedną stronę, piaskami nawala. No dobra, nic dziwnego. Ej, widziałeś eliminację? Nie przyjrzałem się, czekaj. Okej, co to jest? To jest tak jakby ogon skorpiona. Dobra, czyli kawałek skorpiona. Dobra, a pokaż jeszcze, jak on będzie jeździł sobie na torach. I w ogóle tora rzuć jakiegoś, dawaj gdzieś tory. Dobra, zaraz zobaczymy ciuchcie w akcji. Dobra, dawaj, ciuchcia, let's go, odpalaj ją. Okej. Taki
no, znaczy, normalnie nie, nie wygląda. Się, ale... Myślałem, że tu coś specjalnego jeszcze dodadzą, nie? Może, że tu jakiś piasek będzie dookoła, chociaż przy tym Edgarze. No nie przyjrzałem się, ale chyba... Może jest, coś tam jest. Coś tam się dymi, czekaj, ale... pokaż Wera, chcę się przyjrzeć. Slow-mo. Dobra, uwaga. Czekaj, bum. No coś tam jest. Te nóżki jest, tak zasuwają. Tak, coś tam tymi nóżkami jakoś tam rusza. Te nóżki tak... Dobra, jeszcze raz sobie sprawdźmy. No tak... Okej, ale jak na legendarnego skina? Ja myślę, że słabo. No, troszkę bym dodał jakieś ciekawsze rzeczy, ale myślę, że ogólnie jest okej. Jakąś pustynną tam, tornado też, czy coś. Też ten tor mógł trochę lepiej wyglądać, mam wrażenie. Ale ja myślę, że i tak jest całkiem spoko i ja na przykład oceniam go na 8. Najlepszy skin do czaka. 7. Dobra, Vera? Też mi daje 7. Okej. Czyli słuchajcie, jego ocena od nas wynosi 7,3. Wow, a co to, słuchajcie, nowy skin do Dynamike'a. Dynastyczny Mike. I to też jest, słuchajcie, skin za nowy tryb rankingowy i tam będzie można właśnie go odblokować z tych nowych star dropów, jak możecie tutaj zauważyć. No i co, ten Dynamike ewidentnie wygląda jak taki sultan, nie? Tak no. Z Aladyna to 1:1 wręcz bym powiedział. Jak ten z Aladyna, nawet disneyowskiego. No i co, i on ma tam ten swój sejfik, swoją skrzyneczkę, ma tam gemy, ma tam różne jakieś inne kosztowności. Jak ci się podoba gra sam, bo to jesteś... Myślę, że jest bardzo fajny. A jeżeli chodzi o skin z Dynamike'a, to jeden z lepszych, czy raczej taki inny? Jeden z lepszych, ale tak wolę hotelowego buja. Okej, no dobra, no tutaj bardziej tak, tego udzielę. Taki lubisz. Bogaty, a w szczoteczkę do zębów nie zainwestuję. A, żółtego. A może to jest złoto? Właśnie. Złoto, kobieto. Możliwe w sumie. To zobaczmy jeszcze, słuchajcie, jak ten skin będzie prezentował się w grze. Patrzcie, on tak bardzo kocha swoje te klejnoty. Przecież pewnie będzie nimi rzucać. Tak? A ty wiesz już, że on nie rzuca. Ja czuję tak, po prostu. Okej, no dobra, no to przyjrzyj się, dobra, patrz. Pyk, rzuca gemami, nie? I czujesz to na gemgrabie? Z jakimiś bambikami czy coś, jak sobie grasz, rzucasz im klejnoty, oni chcą je zbierać, wchodzą ci klejnoty, a to bum! Ciema, nie ma. I wysypują się kolejne klejnoty z powalonego. No, jestem w stanie ogólnie w to uwierzyć, że ktoś się kiedyś nabierze na tego Dynamike'a, na jakichś takich niższych rangach czy coś, nie? To może być naprawdę spoko. Dobra, jeszcze zobaczmy, jak wygląda ult. Bum, skrzyneczka, rozwala wszystko. Te ataki zwykłe ma fajniejsze, że te gemy lecą, nie? Wydaje mi się, że z tej serii Piaski Czasu to jest całkiem gicki, nie? Całkiem no, spoko. Myślę, że to jest jeden z lepszych. I dobra, Vera, dawaj ocenkę. Pierwsza. 7. 7, okej, dobra, Gracjan? Ja napiszę. Bum, napiszesz? Nie, no powiedz, no powiedz, no przecież to i tak jest bez różnicy, no. Jednak no powiedz, ty nie walczymy tu o nic, nie wygrywasz dzisiaj karnetu z Nemerskiego. Nie chcę was. No dobra, to ja mu daję 10. 10? Powiedziałem tak tylko, żeby cię zszokować. Ja mu daję 8, taką standardową myślę. Ja mu dałem 6,5, okej. Jak o tym myślę, to bym dał mu pewnie z 7,5. Dobra, to ja zmienię na to 7,5. No zmienię na 7,5, tak. No. Czyli podsumowując, łącznie ten skin otrzymuje od nas notę 7. No to moi drodzy, przechodzimy do ostatniego skina dzisiaj i będzie on, słuchajcie, z nowego karnetu z Nemerskiego. Jak widzicie, sezon Piaski Czasu tutaj jest 24. No i właśnie stąd będzie do odblokowania ten nowy skin do Shelly, dlatego już go sobie tutaj klikamy i właśnie tak będzie wyglądać cała ta animacja jej odblokowywania. Wygląda zacnie. No, bardzo mi się podoba. Mi też się podoba. Myślę, że gorsze niż PSG Shelly, ale... Nie wiem, mi się wydaje, że lepsze. Ten cerka Shelly lepsza. Że jakby było to w naszym odcinku z ocenianiem skinów, to by wygrała z Wiedźmą. Okej, okay, może. No, ja też myślę, żeby wygrała. Ale słuchajcie, bo z nią jest jeszcze ta sprawa, że jako, że ona jest w karnecie zadymiarskim, no to ma jeszcze dwie wersje kolorystyczne. I słuchajcie, jak się weźmie karnet z plusem, to zobaczcie. Tu w ogóle w tym karnecie jest tytuł gracza nowy Wieczno. Okej, okay, dobra, ciekawe. I tak, gdzie są tutaj te rzeczy poukrywane, bo ja zawsze nie pamiętam. Tu, za tymi monetami? A, dokładnie. I tu mamy, słuchajcie, kolejne przebranie i inna wersja kolorystyczna. Czy jest lepsza od tamtej? Według mnie tak. Fajna, jest taka stonowana. Dla dziewczyn będzie taka, myślę, że właśnie bardziej git, dlatego Verze się w sumie bardziej podoba. I ona się nazywa pomarańczowa tancerka Shelly. W ogóle dziwnie ta czcionka tutaj. Nie wiem, co się chyba zbugowało. Obstawiam, że może złą nazwę jeszcze dali. Ale dobra. I też tutaj otrzymujemy od razu emotkę. No i powinien być tu jeszcze jeden skin. Dokładnie tak, jest. I tutaj już totalnie Jasmine. Tak, no 1:1 jak z Aladyna. Mega. Ale mi się na przykład ta błękitna chyba najbardziej podoba. Mi też. Fajna jest. A tobie tamta? Mi najbardziej ta liliowa. Okej. No to sobie wybieramy tego skinka i lecimy go od razu przetestować. Czekajcie, źle tu kliknąłem. I to już jest w ogóle ostatni skin w tym odcinku, także no powoli przebrnęliśmy przez to wszystko. Dobra, to ja już tutaj załatwiam sobie pierwszego przeciwnika. Animacje tych strzałów są jakby jakieś takie kamyczki, czy coś no, w ten deseń. Okej, dobra. To przyjrzyjmy się jeszcze super atakowi. Uwaga, 3, 2, 1, bum!
też jakieś takie kamyczki, tylko że po prostu większe, nie? No, diamenciki. O, diamenciki, no. Czyli jakieś takie rzeczy, co tam Aladdin z tego skarbca mógł ugryźć. Czy co to było? W tych piaskach czasu, czy coś tam. Ja to nie oglądałem Aladdina. Ja też, ja dawno tego też nie oglądałem. Musimy obejrzeć Aladdina. Ogólnie ta Shelly mi się wydaje całkiem git. Jak ją oceniacie? Każdy w tej swojej najlepszej wersji kolorystycznej? No, to fajnie. I tam solidne 8,5. Ja myślę, że 7 tutaj daję. A ja daję jej 9,5. Czyli wychodzi na to, że ten skinek od nas otrzymuje 8,3. I to jest naprawdę spoko nota i według Wery oczywiście ten jest najlepszy, według nas ten błękitny. No i co? Trzeba sprawdzić, kto zwyciężył i kto jest najgorszym skinem w tym update'cie. Jeżeli chodzi o najgorszego skida, no to według nas jest to piskliwa nuta do Squeaka. No nie ma on czegoś takiego turbo specjalnego w sobie, jest taki dosyć basicowy i dostał on w ogóle ocenę 5,3. Dokładnie tak. Trochę wyżej był Mechaleon i jeszcze ten skin do Fanga, ale no najgorszym jest właśnie ten Squeak. Co nie oznacza, że jest brzydki. Dokładnie, bo to jest, wiecie, nasza subiektywna opinia. Komuś z was może się podobać. Plus też nie jest drogi, nie? Ja prawdopodobnie sobie go kupię i będę nim grać. Jeżeli chodzi o najlepszego skina z nowej aktualizacji, który pojawi się w Brawl Stars według nas, to nie będzie to, słuchajcie, rakietowy Brown. Pomimo, że miał ocenę 9,3, naprawdę wysoko go oceniliśmy, no to nie będzie to on. A będzie to, słuchajcie, Scully Jessie. Dokładnie tak, czyli najlepszy skin według nas tutaj, według naszej oceny jest świetny. Subiektywnej, dzieląc nasze wszystkie tutaj zdania na 3, wyszło tak, że właśnie ten skin jest najlepszym. No i jest fajny, no jest dobry. Myślę, że zasłużenie tutaj zajął pierwsze miejsce. Ocena 9,5 od naszej trójki, nie? Całkiem mocno. I słuchajcie, jak chcecie zgarnąć takiego skina do Edgara, złodzieja, to zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i napiszcie komentarz. I ode mnie to by było na tyle. Widzimy się w kolejnych filmach już niedługo, bo w sumie codziennie są teraz odcinki, więc widzimy się już jutro. Siema!